Witam Was tutaj, cześć wzdłuż. Zapraszam Was do Meta. Zaczynamy! Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć wzdłuż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zapraszamy do Meta. Dziś mamy wyjątkową okazję i pierwszy raz faktycznie zobaczymy nowe stacje metra. A szczególnie chodzi mi o stację metra Ulrychów, której to wcześniej właściwie nie mogliśmy całkowicie zobaczyć. Ale teraz już bez zbędnego gadania. Ruszamy pociągiem. Prosto z jakże pięknego miejsca. Zobaczycie cały przejazd przez nowe stacje metra Ulrychów, Wentlatornie V05, dalej oczywiście stacji metra Bemowo, no i na koniec mamy komodę demontażową przyszłej stacji, gdzie zobaczymy po prostu koniec torów, gdzie w przyszłości pociągi będą jechać dalej do metra Karolin. Ale najpierw mamy stację metra Księcia Janusza, jak widzimy. Trochę tutaj torów odstawczych jest. Nie można powiedzieć, że Księcia Janusza nie ma rozległego torowiska, bo ma, i to bardzo długie. Zresztą sami możecie to zobaczyć na górze, biorąc pod uwagę, jak długo się ciągną jeszcze budynki metra, a gdzie faktycznie jeszcze dobrze wiemy, że już nie jeździmy. Ale jak widzicie, tutaj mamy peron technologiczny, obok którego właśnie teraz jedziemy. Mamy też flagę ukraińską, bo metro się solidyzuje jak cały transport publiczny w Warszawie i cała Polska. Jak widzimy, tutaj mamy też żółte trzecie szyny, o czym warto pamiętać. Zwróćcie uwagę, że tu mamy je żółte. Żółte są cały czas, szyna sprądowa tak zwana. Czwarte tej szyny tutaj zbytnio chyba nie widzimy, jak mi się dobrze widać, ale no, jest to całkiem nieźle. No i oczywiście tutaj mamy kolejny peron technologiczny i mamy koniec stacji Księcia Janusza. I za chwilę pierwszy raz pojedziemy dalej, wyjedziemy na zupełnie nową trasę, zupełnie nowe pociągi. Znaczy, pociągi te same, ale zupełnie nowe tory. No i jak widzicie, wyjeżdżamy. Ruszyliśmy i za chwilę zobaczycie, proszę bardzo, czy widzicie tutaj trzecią szynę? A, no właśnie. To jest niesamowita zagwozdka. Gdzie tu się spodziewa trzecia szyna? Ona jest tu bardzo blisko. Tylko je po prostu sobą widać. To jest ta szara szyna. W tym samym miejscu, obok, po drugiej stronie od miejsca, gdzie możemy faktycznie chodzić. Czyli dokładnie teraz tutaj po prawej stronie. Tunel, jak widzicie, bardzo ładny. Świeci się oczywiście cały z okazji tego, aby można było widzieć dobrze wszystko tutaj na nagraniach, więc to jest dobrze zrobione. Też widzimy tutaj jedną kamerę na szybie, pewnie to jest metra, zobaczymy może później jakieś materiały bezpośrednio od nich. No jak widzicie, jest tutaj dokładnie, widzicie, o czym ja mówiłem w poprzednich materiałach, czyli po pierwsze są trasy kablowe i korytarze, w których ciągną się te wszystkie kable. Na górze mamy trochę też tego okablowania i dalej idą. No i mamy też tutaj z ciekawostek, które możecie zobaczyć, poza oczywiście szynami, które tutaj są całkowicie ładnie zalane. Wszystko jest oczywiście ładnie też czyste. Dobrze, może zanim będę opowiadać o tym, co tu jeszcze mamy w tunelu, to już zbliżamy się do stacji metra, którą tutaj widzicie, czyli stacja C05. Stacja Ulrychów. Drzwi otwierają się z lewej strony. I dokładnie, stacja, która wcześniej nazywała się Wola Park, a teraz nazywa się Ulrychów, tak właśnie i oto wygląda. No ciekawie. O stacji Ulrychów i zdjęciach bezpośrednio z tej stacji, to jeszcze trochę Wam pokażę, tak spokojnie, nie musicie się bać. Dobrze tutaj ją mam ofotografowaną, bo bezpośrednio na niej była konferencja prasowa. I to w najbliższych dniach jeszcze pojawią się filmy bezpośrednio z tej stacji metra, jak i z stacji Bemowo, tam trochę mam zdjęć. Ale starałem się tutaj Wam głównie pokazać ten przejazd, bo on jest tutaj dosyć ważnym elementem, jeżeli chodzi o całość, łączność. Przy okazji możecie zobaczyć mniej więcej, ile się jedzie do każdej stacji metra. Nie, no żartuję. Cały przejazd pomiędzy jedną i drugą stacją metra będzie trwać 2 minuty. Czyli pomiędzy stacją Księcia Janusza a Ulrychów jest 2 minuty i pomiędzy Ulrychów a Bemowo jest kolejne 2 minuty, czyli łącznie przy nowej stacji możemy zwiedzić w 4 minuty. Szybko, co nie? Mając pod uwagę, ile to się budowało, a ile faktycznie będziemy tędy jeździć, no to jest nieporównywalnie. I właśnie po to te metro powstaje, aby jak najszybciej móc przejechać to całość. No dobrze, wracając do tunelu, o którym przed chwilą mówiłem. Też jak tutaj widzicie, obok torowiska są bankiety boczne, w której właśnie jest ta ścieżka, gdzie w teorii osoby i pracownicy z metra mogą spokojnie przejść od drugiej strony, od trzeciej szyny, żeby w miarę bezpiecznie tam się poruszać, no i żeby nie być też na torach. Także tak to mniej więcej wygląda.
Mankiet dolny to oczywiście to, co się znajduje bezpośrednio pod torowiskiem. Tutaj metran, czyli jak widzicie, on tutaj jest całkowicie gotowy, no bo pociąg już jedzie. Więc jak mówiłem w poprzednich materiałach, że był jeszcze wykończony, tam w procentach podawałem nawet czasami, to tak to mniej więcej wyglądało. Tu mamy wentylatornię V05, właśnie ominęliśmy. Jak widzicie, na górze nie jest to duży budynek, na dole również mało co widać, ale o wentylatorni to z tego co pamiętam, niedługo będzie może jakieś spotkanie z Koła Miłośników Metra, ale to jeszcze szczegóły możecie bezpośrednio na stronie Koła Metra sobie szukać i znajdywać, czyli Koło Miłośników Metra. Zapraszam serdecznie. Niedługo będzie się trochę dziać od naszej strony, tak mi się wydaje, ale będę też o tym mówić, jakieś materiały i filmy. Także tak to wygląda. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda z przodu kabina, w środku od Inspiro. Oczywiście jedziemy Inspiro, to nie jest Skoda. W Skodzie byśmy mieli o wiele większą szybę, byśmy trochę to inaczej widzieli. No ale dobrze, wjeżdżamy na kolejną stację, metro Bemowo. Drzwi otwierają się z lewej strony. Tutaj mamy taką czekoladkę na górze. I ogólnie te stacje, jeżeli chodzi o Bemowo i Ludychów, dosyć podobnie wyglądają. Na Bemowie nie zatrzymaliśmy się pociągiem bezpośrednio. Nie mam jakichś tutaj niesamowicie jak odjechanych zdjęć. Ale widzimy, trochę tego tutaj jest. Nie powiem, że mnie ciekawią wszystkie wyjścia i tak dalej, które są tutaj wykończone. Oczywiście windy jeszcze są tutaj powstają, jak mogliśmy zobaczyć na zdjęciach. I schody ruchome zazwyczaj w większości są już gotowe. No i zobaczcie, jedziemy dalej. To nie jest tak, że już my tutaj kończymy naszą trasę. No nie, nie. Jedziemy teraz do torów odstawczych, gdzie faktycznie pociągi będą zawracać. Zwróćcie uwagę, że to jest najkrótszy tunel metra. Jeżeli chodzi o budowę TBM-u pomiędzy jednym a drugim obiektem, ale co jest najważniejsze, to jest bezpośrednio pod skrzyżowaniem powstańców śląskich i górczewskiej. Natomiast co jest najważniejsze, to jest to, iż tu dopiero pociągi zawracają i będą zmieniać swój kierunek, czyli trochę dalej od stacji metra. Pierwszy raz tylko mamy sytuację faktycznie w metrze, na drugiej linii metra, aby coś takiego się tutaj wydarzyło. No i mamy tutaj trochę tego torowiska, trochę torów, w każdą stronę możemy zjechać, wjechać i odjechać. Także tutaj jakichś problemów raczej nie powinno być. No i oczywiście, jak widzimy, zaczyna się już nasz peron technologiczny, gdzie będą nie pasażerowie, już chciałem powiedzieć pasażerowie, tylko ewentualnie może po prostu ten tutaj wyjść maszynista pociągu metra i się przejść i zmienić kierunek, czy też pójść na kawę, czy w inne też rejony, lub zakończyć pracę. No, możliwości jest co niemiara oczywiście. Dokładnie tutaj nie będę na tego opowiadać. No i tutaj dalej będzie znajdować się za tą ścianą komoda demontażowa KD04. Stąd tam będą wyjmowane tarcze TBM jadące, wiecące się właściwie od metro Karolin. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapę w górę i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!